Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tola. I witamy Was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z nowym vlogiem. I w ogóle jest dzień, w którym skończył się maraton, czyli niedziela, 25 kwietnia. A my przychodzimy, żeby zacząć kolejnego tygodniowego, albo może trochę krótszego vlogaska. Więc szybko Wam powiemy, co teraz czytamy. To jeżeli oglądaliście maraton, do czego Was oczywiście bardzo zachęcamy, to ja jestem w trakcie Pod kluczem na stronie 152 i bardzo mi się podoba. Jak też tam mogliście usłyszeć, mam teraz taki kick, ja nie wiem jak to powiedzieć po polsku, taką ciągotę do kryminału, nie wiem dlaczego, natomiast czytam... Dzięki mnie. Chcę czytać po prostu kryminały, oprócz tego czytam też Googuły, ale jestem dopiero na początku i cały czas męczę się z tkankami miękkimi, które niestety chyba mi się jednak bardzo nie podobają, dlatego tak długo mi zajmują, ale o tym Wam opowiem, jak będę miała książki fizycznie w rękach. Ja czytam Szczypty Magii i ostatnio trochę ruszyłam. Także ostatnio się wybrałam w ogóle właśnie ze Szczyptu Magii na spacer, więc przeczytałam trochę więcej i w ogóle teraz będę musiała dokończyć Nevermore. No nie musiała, bo to brzmi jakby ci się nie podobało. Nie, no podoba mi się. Podoba mi się. Masz mi coś do powiedzenia w potworze? No, tak, no. Była bohaterka, mi się nie podoba. A ty mi się nie podobasz jako główna bohaterka. Dziękuję. Powiedziałam, że nie podobasz. Dziękuję. Jak widzicie, jesteśmy nieco zmęczone i przygaszone po tym maratonie, bo rzeczywiście... Kto jest zmęczony? Bo rzeczywiście był on dość intensywny, dlatego wybaczcie nam naszą początkową tą. I ja jeszcze będę zaczynała już za chwilkę Angst with Happy Endings, o którym Wam opowiadałam już w kilku filmach, czyli druga książka Weroniki Łodygi, czyli druga książka od Heart Comfort. Tylko one chyba nie są ze sobą w żaden sposób połączone. Nie mam o niej jeszcze bladego pojęcia, nie wiem o czym jest, ani i tak dalej, ale myślę, że będzie bardzo dobra, bo Heart Comfort mnie naprawdę pozytywnie zaskoczył, więc tego też oczekuję po tej części. Także bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! Tola mówi, że nie jest zmęczona, Tola 5 minut później, a ja tutaj jedę na pociąg do domu, także dzięki młoda, że mnie pożegnasz chociaż. Nie no, żartuję i tak jest słodziak, ale ja uciekam. A jak jeszcze tak tu stoję, to Wam szybko pokażę moją ostatnią miłość, czyli moje półki z wydawnictwem Czarnym. Mamy 3 i teraz będzie jeszcze tutaj 4. Czy to nie wygląda absolutnie fenomenalnie? Słuchajcie, pierwszy raz od 5 lat gram w Diablo. Ostatnim razem jak gram w Diablo to było Diablo 2 na komputerze, a teraz gram na PS3 w Diablo 3. O ludzie, to jest najlepsze popołudnie ever. I słuchajcie, wiem jak wyglądam, natomiast dzisiejszy dzień mnie nie oszczędzał. I zresztą w ogóle strasznie ten vlog się rozciągnął, ale to głównie dlatego, że jakoś przez ostatnie parę dni, chyba po tym maratonie, miałam taką kompletną przerwę od czytania. Od poniedziałku do tak naprawdę dzisiaj rano nie otworzyłam w ogóle żadnej książki, nie zrobiłam żadnego ruchu z czytaniem, dlatego też nie miałam o czym Wam opowiadać. Ale w końcu jestem, bo ruszyłam z kopyta i opowiem Wam, co przeczytałam. Zaczęłam książkę Angst with Happy Ending. Jestem na stronie 66. Szybko o fabule. Mamy tutaj głównego bohatera Alexa, który mieszka w domu ze swoją mamą. Nie przelewaj mi się. Generalnie, no to jest bardzo mądry chłopak, ale z przeszłością, z problemami w domu itd., itd. I on poznaje w taki bardzo ciekawy sposób Yuki. Yuki to jest dziewczyna, z którą on przez 3 miesiące pisze na czacie, przez internet, wysyłają sobie jakieś tam zdjęcia, ale nigdy zdjęcia ich, tylko po prostu zdjęcia czegoś tam, otoczenia i tak dalej.
No i oni się zaczynają przyjaźnić ze sobą. On, Aleksiej, opowiada o swoim życiu, Yuki mu o swoim. Wysyła mu Yuki swoje tam obrazy, które maluje. No i po prostu ta więź między nimi się zacieśnia, aż w końcu Alex mówi: okej, no to skoro zdradzam ci sekrety ze swojego życia, spotkajmy się. I tak naprawdę, co mnie bardzo zaszokowało, to spotkanie ich, my nie poznajemy ich relacji, my nie widzimy, jak ona się rozwija, tylko w pierwszym rozdziale dochodzi do ich spotkania. To jest bardzo ciekawy zabieg, bo jednak spodziewałoby się, że autorka postara się najpierw, żebyśmy polubili tych bohaterów, a dopiero później zrobimy to boom, ten punkt kulminacyjny, jakim jest to ich spotkanie. Ale tutaj jest zupełnie w inną stronę fabuła pociągnięta i bardzo mi się to podoba, ponieważ to jest coś takiego moim zdaniem świeżego. I jak możecie się domyślać, Yuki to wcale nie jest Yuki. Yuki to Benjamin. Yuki to chłopak, który podszywał się pod tą dziewczynę. I no jakby jak zaczął, no to już nie miał jak się cofnąć i po prostu ukłamywał Alexa, bo nie chciał, żeby po prostu ten od niego uciekł, nie chciał przestać z nim rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. I tak się zaczyna ta historia. I właśnie już na samym początku ten dramat się rozwija i my obserwujemy Alexa, który próbuje sobie z tą sytuacją poradzić, obserwujemy Alexa, który no nie dość, że to ma na głowie, to jeszcze właśnie swoją rodzinę, swoją przyjaciółkę Anitę. Anita to jest w ogóle super działka, w sensie bardzo lubię jej wątek. Co prawda nie było go jeszcze za dużo, ale na każdej stronie, gdzie jest Anita. Anita to jest jego przyjaciółka, 17-latka, która ma trójkę rodzeństwa i ojca, który jest tam, nie wiem, czy alkoholikiem, czy jakimś takim, no bardzo niedobrym ojcem i ona zajmuje się tymi swoim rodzeństwem po prostu. I ten wątek jest naprawdę dobry. Zresztą, cała ta książka jest naprawdę dobra. To już skończyłam ten fragment o fabule, teraz czas na moje przemyślenia. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem Weroniki Łodygi, bo tak jak nie jestem fanką obyczajówek w ogóle, tak to jest drugi przypadek po Heart Comfort, kiedy ja w te książki po prostu wsiąkam. I nie wiem, czy to jest kwestia świetnego stylu pisania, który jest lekki, ale też niezwykle błyskotliwy. Ta książka jest bardzo samoświadoma, bardzo inteligentna, z ogromnym humorem, ale takim bardzo nienachalnym. Ten humor się przejawia właśnie w takiej błyskotliwości, którą nam bohaterowie serwują. Ja uważam, że ta książka, w ogóle pani Weronika Łodyga, ale ta książka już teraz na tej 60. stronie będzie jedną z najlepszych, jakie ja w życiu przeczytam, jeśli chodzi o obyczaj młodzieżowy. Bo jest tak prawdziwy, to znaczy bohaterowie są tak ludzcy, zachowują się tak jak po prostu ludzie. Bo wiecie, jakie są często problemy w takich książkach, że mamy bohaterów, którzy są albo tak wyidealizowani, albo no już tak nastawieni, że mają tak złe życie, że są takimi bohaterami i tak dalej, że tego się nie da czytać. A nawet jak czytasz, to w to nie wierzysz. A tutaj wszyscy bohaterowie są po prostu ludźmi. I tak jak uwielbiam Alexa, uważam, że jest niezwykle inteligentnym facetem, w sensie no chłopakiem, bo on ma chyba 17 lat. I strasznie zaradnym człowiekiem i takim bardzo empatycznym i może nie empatycznym, ale takim bardzo wrażliwym na swój sposób. Tak po prostu no, czytam i się bardzo przywiązuję. Także słuchajcie, na ten moment bardzo Wam ją polecam. Oczywiście jestem na początku, więc ona się może jeszcze jakby zmienić, ale no już widzę, że to będzie bardzo dobra książka. Oprócz tego pod kluczem jestem na stronie 270 jakoś około, bo mówiąc szczerze, wypadła mi zakładka i nie jestem teraz pewna, gdzie skończyłam. To jest kryminał, który jest strasznie wciągający. Nie wiem, czy to kwestia tego, że dawno nie czytałam kryminału, czy kwestia tego, że potrzebowałam dokładnie takiej książki, ale jeny jak ja jestem zachwycona. Ta książka jest tak... Może ona nie jest jakoś superancko wybitna, może nie jest jakoś niezwykle wyjątkowa, ale dawno nie czytałam tak dobrej rozrywkowo i tak również inteligentnej książki, która jest de facto jednak książką lekką. Jestem niezwykle zaangażowana w fabułę, jestem niezwykle ciekawa, jak ta książka się skończy i mam nadzieję, że mnie po prostu nie zawiedzie. I zaczęłam dzisiaj legendę o samobójstwie, ale dosłownie, słuchajcie, jestem na 16 stronie. Także za wiele Wam nie powiem, ale już mi się styl pisania bardzo podoba. Ale nawet nie wiem, o czym jest ta książka, więc jakby... no. Także tak się przedstawia mój update czytelniczy. Aha, jeszcze jedno. Słucham w audiobooku Prochy Babilonu. 6. tom serii The Expanse. Ale powiem Wam, że jestem w 1,5 godzinie i jak na razie
nie za bardzo jestem wciągnięta, nie za bardzo w ogóle wiem, co się dzieje. Także no, trochę się obawiam, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobra, to tyle z mojego update'u, widzimy się potem. Wiem, czego jeszcze wam nie powiedziałam. Jedno zdanie. Ta książka, mianowicie to, z ogromnym szacunkiem traktuje nastolatków i ich problemy. Absolutnie ogromnym szacunkiem. Traktuje nastolatków i ich problemy jak najważniejsze problemy na świecie i nie robi tego prześmiewczo, nie robi tego z jakąś dozą ironii, nie robi tego jak taki starszy człowiek, który próbuje napisać książkę o nastolatkach. Ja jestem pod wrażeniem. Dziękuję. To tylko tyle. Już nie przeszkadzam. Czy wasze koty też najbardziej lubią leżeć na waszych ciuchach? Bo ta dziewczyna zawsze jak leży gdzieś bluza, kurtka, bluzka, spodnie, zawsze usiądzie właśnie tam. Cześć kotu! Ciekawostka to oznaka tego, że kot cię kocha i chce być bliżej twojego zapachu. Dziękuję. Czytałam tego? Słodziaśne. Wieczór i przychodzę do was z moim podsumowaniem czytelniczym. No prawie, z update'em. Z update'em. Więc no. Szczypta magii skończyłam. Skończyłam wczoraj, bo dzisiaj jest 1 maja, ja to skończyłam dosłownie w kwietniu, ostatniego dnia kwietnia. I no, jestem niesamowicie dumna, że udało mi się skończyć Szczyptę magii. To była bardzo fajna książka, bardzo ją polecam. Niezależnie od wieku, to jest tak jeszcze mądre, tak ciekawe, tak niesamowity świat i bardzo fajne przełożenie. Chciałabym to zilustrować, więc zapraszam. Wydawnictwo literackie, zapraszamy do Toli. Jestem w stanie to zilustrować. Także niesamowicie wam polecam. Ale o więcej możecie usłyszeć w Toli podsumowaniu. Tak, wtedy miałam bardziej konstruktywne w ogóle mówienie. The Game zamierzam jeszcze trochę dzisiaj poczytać, może jak nie dzisiaj, to jutro, bo nie na... Widzę tego, że mam to dalej na półce i czytam to od miesiąca, chociaż jest takie. Więc będę czytać i mam nadzieję, że skończę w kwietniu. W maju. W maju. I zamierzam też zacząć bal. Dobra. I jeszcze jedno, bo nie umiałam powiedzieć o niczym konstruktywnym, dlatego Pokażę wam swoje rysunki. Dokładnie. To jest Borowa Ciotka, to jest demon słowiański. Borowa Ciotka to był demon, który chronił dzieci przed... Ona chroniła dzieci przed czarownicami i mnie widmami, tak mi się wydaje. Poprawcie mnie w komentarzach. I dzieciom też rozdawiała cukierki i jagody, dlatego tutaj ma koszyk z jagodami. Poza tym tych, którzy nie szanowali lasu, zamieniała w jałowiec. Dlatego na tym obrazku jest taka zburzona i tu ma jałowiec w palcu. Przepiękne są, Tolu. Dziękuję. Naprawdę są przepiękne. Dziękuję. I zrobiłam jeszcze nową Tris, z której jestem o wiele bardziej dumna. Tris to jest jedna z dziewczyn, które... Ale ma piękne policzki. No, też jestem z niej dumna. I w ogóle Tris jest super, bo na tamtym rysunku wyszła naprawdę źle. Mogę wam nawet pokazać, jak wyglądała wtedy. Wyglądała strasznie.
bo nie, zero po prostu anatomii. I tutaj zaczęłam jeszcze jeden, mogłam wam pokazywać, ale pokażę jeszcze raz. To jest Triss i jej dziadek i oni grają sobie w karty. I absolutnie jej dziadek to przepiękne. Jest najlepsza istota na tym świecie. Wyłączę szkic. Ja tutaj na razie cały czas ogarniam jeszcze ten tablet i... Ludzie pytali, co to za tablet, to możesz od razu powiedzieć. Jezus Maria, tak dużo było komentarzy. To jest iPad 2, program to Procreate. Poglądajcie sobie na YouTubie, jak to się robi dokładnie, bo jest bardzo dużo tutoriali. No, także to wszystko. Jesteś absolutnie moją ukochaną artystką. Dziękuję. Chciałabym, żeby twój obraz wisiał w moim domu. Masz mój obraz? Ale no w moim prawdziwym domu, takim już jak sobie kiedyś kupię dom. Aha. To wtedy. Ale masz mój obraz. Mam. Możesz sobie powiesić. Mogę. A nie powiesiłeś. Jest piękny. Buziolek! Cześć, jest sobota, wieczór, godzina 21.30 i przychodzę do Was z małym, ale zawsze update'em czytelniczym. Na pierwszy ogień idzie Angst with Happy Endings i ja bym chciała Wam jakąś dać merytoryczną opinię na temat tej książki, ale no po prostu nie mogę, bo ona robi ze mną coś innego. W sensie, ta książka sprawia, że ja wracam do tej nastoletniej siebie, którą już de facto nie jestem, ale jakby w dalszym ciągu potrafię do niej gdzieś tam wrócić w głowie i myślę sobie, że ona jest tak ciepła, ona jest tak dobra. Ta książka jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jestem dumna z tego, że autorka tej książki jest Polką. Jestem dumna z tego, że ta książka się na naszym rynku pokazała, bo ona jest po prostu świetna. I bohaterowie, którzy tutaj są, są ludźmi w 100%. Mają problemy, z którymi ja się po części gdzieś tam utożsamiam. Mają różne przemyślenia na temat życia, które są czasami bardzo proste. I ja po prostu w to wierzę. Ja wierzę w to, co tu się dzieje, wierzę w głównego bohatera, wierzę w Aleksa, wierzę w tego Beniamina nieszczęsnego. No po prostu ogrom ciepła we mnie wywołuje i przywiązania. Ona jest moim zdaniem jeszcze lepsza niż Hard Comfort, który zresztą Wam pokażę, bo on już gdzieś tutaj, o. Tu jest Hard Comfort. Także... Co Wam mogę więcej powiedzieć? No mam nadzieję, że jeszcze więcej jakiejś takiej krytycznej opinii Wam powiem, jak skończę, czyli prawdopodobnie jutro. Ją się czyta bardzo dobrze, ją się czyta bardzo szybko, bo ona jest napisana w taki sposób bardzo lekki, a równocześnie niezwykle inteligentny, taki błyskotliwy. No i to tyle, no nie chcę już się powtarzać, bo to też nie ma sensu. Skończyłam też pod kluczem, udało mi się to skończyć i powiem Wam, że wow. To był bardzo dobry kryminał. To jest chyba jeden z kryminałów, który wprawił mnie w największy entuzjazm od dawna. Zakończenie moim zdaniem nie jest bez wad, ale ja tak bardzo się wciągnęłam w fabułę, że jakby przymykam oko na te wady. Uważam, że tak czy siak ta książka była bardzo dobra. Rzeczywiście zakończenie było zbyt szybkie. Ja zostały mi 3 strony i zaczęłam się martwić, czy na pewno wszystko będzie satysfakcjonująco gdzieś tam rozwiązane. I nie było do końca, ale powiem Wam, że nieważne. Ja się tak w to wciągnęłam, tak się zaangażowałam, tak mi zaczęło zależeć i te zwroty akcji tam. Super. Ruth Ware jest mega spoko. Także czekam na jej kolejne książki wydane po polsku i na pewno będę czytać. Polecam Wam wszystkim dobry kryminał. No i to tyle, jeśli chodzi o mój update. Trochę ekspresowy, ale mam nadzieję, że jutrzejszy będzie lepszy. I tyle. Żegnam się z Wami na teraz. Widzimy się jutro. Roślinek było w tym vlogu, dlatego pokażę Wam strelicję królewską Nikolai, którą kupiłam w Biedronce za 50 zł. Ona generalnie nie jest w jakimś idealnym stanie. Ja nie wiem, czy jej coś nie zżera od środka, natomiast uznałam, że za 5 dyszek zaryzykuję i ją kupiłam, szczególnie, że strelicje mi się bardzo podobają, a są zwykle bardzo drogie, dlatego wzięłam i zobaczymy, czy ją uda mi się jakoś doprowadzić do porządku. Słuchajcie, jest niedziela, 2 maja, dzień, w którym Wy widzicie ten film. Jak widzicie, pomimo tego, że jest godzina 10.20, Tola generalnie... Wczoraj wstałam o 11 albo 12, więc proszę mi tutaj nie
nie deprecjonować moich umiejętności. Ja absolutnie nic nie deprecjonuję, kochanie. Więc ja może po prostu zakończę tego vloga, a Tola będzie tutaj taką glizdą, która się ledwo dobudziła. Angst with happy ending. Skończyłam. I powiem wam dwie rzeczy, których wam jeszcze nie mówiłam. Po pierwsze, wątek relacji między tymi głównymi naszymi bohaterami jest niezwykle wyjątkowy. W sensie takim, że on jest piękny, ten wątek między nimi. I ta relacja, którą oni sobie zbudowali, ona jest tak bardzo dobra. W sensie ma tak dobre podstawy. To jest tak powolnie idąca przyjaźń, powolnie idące gdzieś tam zaangażowanie, że no każdy, kto to czyta, po prostu w to bardzo mocno wierzy. Oj, kochanie, czy ty w ogóle jakoś ogarniasz sytuację życiową? Ogarniam. Wszystko ogarniam. To top. A po drugie, ta książka idzie w strony, których ja się kompletnie nie spodziewałam. I nie sądzę, żeby ktokolwiek, czytając na przykład opis tej książki albo pierwszą połowę książki, spodziewał się, że to pójdzie w tę stronę, w którą pójdzie rzeczywiście. Ona jest łamiąca wszelkie stereotypy, łamiąca wszelkie schematy książek młodzieżowych, dlatego uważam, że jest ona po prostu bardzo warta przeczytania. Tola, tobie się spodoba ogromnie. Wiem. Ty tak docenisz żart i humor w tej książce, wiem, że... ale jest ładna wydana. Powinnaś to przeczytać po prostu. Wiem. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Będzie to jedna na pewno z moich ulubionych książek właśnie tego gatunku i tego odbiorcy, tak? Bo to jest młodzieżówka w dalszym ciągu. Powinniśmy na pewno się zainteresować panią Mielorniką, powinniśmy poszukać jej książek. To już, kochanie, są dwie. Heart Comfort to był jej tylko debiut. Dwie? Tak, na Goodreadsie tylko dwie są. Natomiast a propos, będę czytała na pewno każdą kolejną książkę pani Łodygi, bo no kurczę, no jest to naprawdę jakościowa literatura. No, tak jak ja nie czytam zwykle tych obyczajów, no to te łapią mnie za serce i są moim zdaniem po prostu wyjątkowe, więc ja uważam, że wy też powinniście ich spróbować, szczególnie, że z tego co widziałam, one są też dostępne na Legimi, czyli możecie sobie e-booka po prostu wziąć, chociaż akurat mi się bardzo podoba, jak te książki wyglądają, bo design mi się bardzo podoba. Jest taki zagraniczny, w sensie taki fajny, znaczy taki... No, fajny, dobra. No dobra. To także to skończyłam. Przysłuchałam trochę audiobooka Prochów Babilonu, ale dosłownie tylko odrobinę do Mahjonga rano, bo jeszcze zmontowywałam dla was ten film. No, więc to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Jeśli chodzi o moje czytelnicze plany teraz, to chcę zacząć Cień Utraconego Świata, który zresztą mam na górze, ale nie chce mi się iść i to będę czytać, ponieważ mam ogromną ochotę na epic fantasy, a to jest właśnie taka książka. A poza tym ma jakoś teraz swoją premierę, więc od razu wam powiem, czy warto. No i dokończyć Legendę o Samobójstwie. No i tą Prochy Babilonu. Także to tyle ode mnie. Ja nic nie czytam. Ja dopiero wstałam. Nie, ale nikt nie oczekiwał, że to, że jakby powiesz tutaj coś merytorycznie o książkach. Super. No. Spoko. Szanujemy. No, mój słodki krokodylek. Czemu jesteś krokodylek? Ja nie. Ty tak. Dobra. Dobra. Tym pozytywnym akcentem żegnam i naszego krokodylka dzisiaj, i was wszystkich też. Napiszcie nam koniecznie, co wam się udało przeczytać w zeszłym tygodniu. No i to chyba tyle na dzisiaj. My się żegnamy. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!